Dzień dobry, dzień, dobry, witam was serdecznie. Z tej strony Jacek Lempart z bloga System Trader, a w tym wystąpieniu postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy pasywne inwestowanie to tylko walka o niższe koszty. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, to odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego w ogóle interesuje nas pasywne inwestowanie. Co to takiego jest? Otóż pasywne inwestowanie jest o tyle ciekawe, że ono daje wynik całego rynku, ale bez ponoszenia po drodze wysokich kosztów, i to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie pokonać większość aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, które są po prostu zwyczajnie drogie. I warto przy okazji też wiedzieć, że tak naprawdę redukcja kosztów to jest najprostszy i zarazem najpewniejszy sposób, żeby wykręcić, mówiąc tak kolokwialnie, lepszą stopę zwrotu, lepszy wynik z inwestycji. No a niejako, że tak powiem, w pakiecie jeszcze otrzymujemy to, że inwestowanie pasywne jest proste, a przy okazji nie angażuje nas czasowo. Żeby to dzisiejsze moje wystąpienie nie było tylko teoretyzowaniem, to posłużymy się praktycznym przykładem, który nam posłuży tutaj przez cały mój wykład. Weźmy sobie tutaj na tapet prosty portfel pasywny, tak zwany portfel 60-40, czyli jest to portfel, który ma 60% akcji i 40% obligacji. I można powiedzieć, że jest to taka klasyka, jeżeli chodzi o inwestowanie pasywne. Nie będę wchodził głęboko w szczegóły, w omawianie struktury tego i tak prostego portfela, ale żeby się tutaj formalnością stało zadość, mamy 50% akcji indeksu MSCI World, czyli to są akcje z krajów o gospodarkach, Rozwiniętych. Mamy 10% akcji z indeksu MSCI Emerging Markets, czyli kraje o gospodarkach wschodzących i mamy 40% obligacji. Dla jasności, to nie jest żadna rekomendacja finansowa, że tak należy inwestować. Jest to tylko i wyłącznie przykład, żebyśmy mogli tutaj w sposób praktyczny przedstawić zagadnienie kosztów. Gdybyśmy sobie spojrzeli na ten portfel z bardzo długiej perspektywy, to za lata 1926-2022, czyli niemalże 100 lat, jak widzimy, taka prosta strategia generuje zyski, no i to jest bardzo ważne, żeby móc sprawdzić, zweryfikować, że ta strategia zarabia. A konkretnie ta strategia średniorocznie zarabiała 7,7%, ale to w ujęciu nominalnym. Oczywiście mamy inflację, więc tak naprawdę powyżej inflacji średniorocznie ten portfel zarabiał niespełna 5%, a dokładnie 4,7%. No i to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć sobie o inflacji, ponieważ to jest tak naprawdę. Pewność, jaką możemy mieć, jeżeli chodzi o rynki. Rynku nikt nigdy nie przewidzi, ale to, że inflacja będzie, to jest praktycznie pewne. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby nasza strategia nie tylko była w stanie pomnażać kapitał powyżej jakiegoś współczynnika o wartości 1, ale również, żeby to było powyżej. Inflacji. No i jak widzimy, ten koszt inflacyjny, bo tak można również spoglądać na inflację, jest dość konkretny, bo po urealnieniu tego wyniku ta roczna średnia stopa zwrotu jest nieco mniejsza. Warto zwrócić też przy okazji uwagę na to, że w międzyczasie, gdyby ktoś inwestował w taki portfel, w najgorszym momencie ten portfel stopniał, jego wartość stopniała o niemalże 50%, dokładnie o minus 47%. Ale oczywiście może się pojawić zarzut, że nikt z nas nie inwestuje przez 100 lat. Tak? No ludzie tak długo nie żyją, można by powiedzieć. Więc spójrzmy sobie na takie 30-letnie stopy zwrotu, czyli powiedzmy taki horyzont inwestycyjny, który, który już jest bardziej, powiedzmy, realny dla przeciętnego inwestora. I jak widzimy, że tutaj, jak sobie spojrzymy na ten wykres, że ta strategia jest w stanie generować praktycznie zawsze, w każdym okienku 30-letnim za ostatnie 100 lat Pozytywną stopę zwrotu. Jeżeli byśmy spojrzeli na najgorszy okres 30-letni, to najniższa stopa zwrotu za 30 lat to było ponad 300%, ale to w ujęciu nominalnym, w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji w najgorszym 30-letnim okresie, taka strategia pomnożyła kapitał o 99%. W najlepszym przypadku, z kolei, powyżej inflacji. Taka strategia pomnożyła kapitał o ponad 800%, czyli pomnożyła ponad 8 razy nasz kapitał. No i tutaj warto zobaczyć, jaki jest duży rozdźwięk pomiędzy wartością nominalną. W najlepszym 30-letnim okresie, w ujęciu nominalnym, ta stopa zwrotu wynosiła niemalże 3000%. Także ta inflacja tutaj, jak jest skorygowany ten wynik o inflację, to ten wynik jest znacząco niższy. To, co też, że tak powiem, warto podkreślić, spoglądając na taki rysunek, to to, że tak naprawdę o ile my rynków nie możemy kontrolować i w ogóle nie mamy wpływu na to, jak te rynki się zachowują. To nawet bym powiedział, jest jeszcze gorzej. Otóż, tak naprawdę, w zależności od szczęścia, jakie miał inwestor, może on trafić na, powiedzmy, bardziej pozytywny i mniej pozytywny okres na rynku. No i widać tutaj, że jeden inwestor mógł pomnożyć kapitał ośmiokrotnie, a jeszcze inny, mając mniej szczęścia, pomnożył ten kapitał o niespełna 100%. No niestety, taka jest natura rynków i, jakkolwiek byśmy chcieli je odgadnąć, to tak naprawdę nigdy nie wiemy, co ten rynek zrobi. Ważne jednak jest, że jest to globalny koszyk akcji, tak? Czyli tutaj nie ma wyciągania pojedynczych spółek, nie ma tutaj żadnych predykcji, przewidywań, tylko inwestujemy w cały świat. I jak to mówi klasyk, obstawianie końca świata nie ma sensu, bo ten skończy się tylko raz i taki scenariusz de facto nie pozwoli nam nawet zarobić, dlatego warto obstawiać pozytywny scenariusz, że świat mimo różnych turbulencji po drodze przetrwa. Spójrzmy sobie teraz na taki wariant inwestora, który tak naprawdę buduje kapitał przez kilkadziesiąt lat. No bo raczej to nie jest tak, że ktoś odziedziczy wielki kapitał, kilka milionów złotych, dolarów i po prostu inwestuje od razu wielki kapitał, tylko ktoś na przykład wchodzi na rynek pracy i zaczyna de facto budować kapitał dosłownie od zera. I wyobraźmy sobie takiego inwestora, takiego hipotetycznego inwestora, który wchodzi na rynek pracy, Dajmy na to w roku 1955 i przez 35 lat buduje kapitał. Zaczyna kwotą 10 tysięcy dolarów, a następnie dopłaca każdego roku kolejne 12 tysięcy, czyli średnio miesięcznie 1 tysiąc dolarów i ta kwota jest indeksowana o inflację. Oczywiście, ktoś może tutaj podnieść zarzut, że 10 tysięcy dolarów w roku 1955 to była zupełnie inna wartość nabywcza tego pieniądza niż to, co ten pieniądz znaczy dziś. I oczywiście ma ktoś taki rację, dlatego też ten wynik, jaki tutaj widzimy na tym wykresie, jest urealniony. I co się okazuje, po 35 latach takiego inwestowania w portfel 60-40. Czyli 60% globalnych akcji i 40% obligacji amerykańskich, na koniec mielibyśmy wynik na poziomie 1,36 miliona dolarów. Podaję tutaj ten kapitał urealniony już o inflację. I jest to dość konkretny kapitał, ponieważ gdybyśmy sobie pociągnęli tę symulację dalej, to w momencie, załóżmy, w roku 1990, gdy hipotetycznie ten inwestor przechodzi na emeryturę i żyje na niej do końca roku 2022 dla jasności życzę każdemu żeby jak najdłużej żył na emeryturze i, i żeby ta emerytura przynajmniej w tym wymiarze finansowym była jak najbardziej sowita. Natomiast widzimy że tutaj przez te 33 lata na emeryturze inwestor przechodząc z tym kapitałem początkowym 1,36 miliona dolarów może sobie wypłacać każdego roku Emeryturę i gdybyśmy zastosowali tak zwaną regułę 4%, czyli w pierwszym roku wypłacamy sobie 4% wartości kapitału startowego, a następnie w każdym kolejnym roku urealniamy czy. Indeksujemy tę kwotę o inflację, to to oznacza, że ten inwestor mógł sobie wypłacać na przestrzeni tych wszystkich lat emeryturę na poziomie około 4,5 tysiąca złotych czy dolarów. Bo dla jasności, ja tutaj oczywiście mówię o dolarach, no bo ciężko mówić o dolarach, gdy tam się cofaliśmy w lata 50. ubiegłego wieku, ale możemy sobie też wyobrazić, że ten portfel jest po prostu zabezpieczony do polskiego złotego, więc równie dobrze możemy sobie tutaj wyobrazić, że jest po prostu polski złoty. Tak naprawdę chodzi przede wszystkim. O to, jak działają rynki i jak działa procent składany w czasie. No więc wyobraźmy sobie, że ten inwestor wypłaca sobie 4,5 tysiąca złotych, dla przykładu emerytury miesięcznie. Jest to rewaloryzowane o inflację. A mimo tego pod koniec tej emerytury, w roku 2022, na koniec 2022 roku kapitał końcowy tego portfela jest jeszcze wyższy niż w momencie przechodzenia na emeryturę, czyli można powiedzieć, że ktoś mógłby po tym inwestorze odziedziczyć jeszcze większy kapitał, konkretnie w tym przypadku, na poziomie 2,11 miliona. Także to, jeżeli chodzi o taki wstęp do inwestowania pasywnego, że taka strategia, takie podejście może naprawdę działać. Natomiast teraz. Musimy sobie powiedzieć o kosztach, bo e, tak naprawdę to moje dzisiejsze wystąpienie ma dotyczyć kosztów i to jak one wpływają na inwestycje. No więc w realnym świecie niestety te koszty musimy ponosić i są różne rodzaje kosztów. Pierwszy taki najbardziej e, powszechny koszt to jest tak zwany koszt za zarządzanie portfelem. Jeżeli kupujemy na przykład fundusz inwestycyjny, bez względu czy to jest aktywny fundusz, czy jest to fundusz notowany na giełdzie, czyli ETF, to my musimy. Temu komuś, kto nam dostarcza ten produkt, płacić za zarządzanie. Zwykle podaje się to w ujęciu rocznym, np. przykład 1% wartości portfela to oznacza, że jeżeli nasz portfel ma wartość 100 tysięcy złotych, no to w skali roku zapłacimy 1000 złotych tytułem właśnie tej opłaty za zarządzanie. Oczywiście ja tutaj nieco to upraszczam, bo to jest zwykle naliczane dziennie, proporcjonalnie. Ten portfel może się każdego dnia, że tak wiem, jego wartość zmieniać, ale w takim uproszczeniu tak możemy sobie wyobrazić. Problem z tym, Kosztem za zarządzanie jest to, że niestety on drenuje nasz portfel cały czas, cały kapitał, jaki mamy w portfelu. To jest pierwszy rodzaj kosztów. Drugi rodzaj to jest koszt, który nazywamy kosztem transakcyjnym, i ten koszt ponosimy, gdy kupujemy lub sprzedajemy coś na rynku. Tak? Jeżeli sami inwestujemy, kupujemy, na przykład sprzedajemy na rynku na giełdzie ETF-y. No to ponosimy koszty transakcyjne, i tutaj w skład takich kosztów wchodzą przede wszystkim prowizje maklerskie, spready, czyli różnica między ceną kupna, sprzedaży, czy też ewentualna wymiana walut. Tak? Jeżeli inwestujemy na przykład na rynku zagranicznym, no to musimy mieć świadomość tego, że być może polskie złote trzeba wymienić na euro, dolara czy inną walutę. I tutaj dla jasności, nawet jeżeli Prowizja u naszego brokera wynosi 0%, to to absolutnie nie oznacza, że my nie mamy żadnych kosztów transakcyjnych po drodze, bo, tak jak powiedziałem, spready i ewentualnie na przykład koszty wymian walutowych mogą być nadal ponoszone, a spready to właściwie zawsze będziemy ponosić. No i wreszcie ostatni koszt to tak zwany koszt podatkowy, czyli podatki mówiąc najkrócej i dla jasności z kolei tutaj też tutaj nie chodzi o tylko i wyłącznie podatki, że na końcu inwestycji, gdy wypłacamy sobie z rachunku środki, to musimy od zysku zapłacić podatek, ale również w międzyczasie gdy zarządzamy tym rachunkiem, gdy kupujemy coś, sprzedajemy, gdy robimy tak zwany rebalancing portfela, o którym nieco więcej za chwilę powiem, to tutaj również mogą się pojawić zdarzenia podatkowe, no i tutaj te podatki Również trzeba będzie uiścić. To popatrzmy sobie, jak te podatki wpływają, przepraszam, jak te koszty wpływają na taki przykładowy portfel. Tutaj sobie załóżmy tym razem, że mamy portfel, który jest, działa w latach 1988-2022, jest to portfel 60-40, który pokazałem na początku. Ktoś zaczyna z kwotą 10 tysięcy. Dopłaca 12 tysięcy każdego roku plus inflacja. No i sprawdźmy sobie, jak taki portfel, który składa się z trzech składowych, z trzech ETF-ów, na rynki rozwinięte, wschodzące i na obligacje jak te koszty tutaj wpływają na wynik końcowy. Jak widzimy w takim idealnym, hipotetycznym świecie, gdy tych kosztów nigdzie nie ma. Nie ma ani kosztów za zarządzanie, ani transakcyjnych, nie ma też podatków. To kwota końcowa wynosi 2,39 miliona. No ale nałóżmy sobie koszty za zarządzanie, i to koszty za zarządzanie, które są na poziomie 0,2% w skali roku. Dla jasności nie są to wielkie koszty, można powiedzieć. Gdyby to przyłożyć do świata funduszy aktywnie zarządzanych, tam te koszty mogą być. Dziesięciokrotnie i nawet w ujęciu takim efektywnym, realnym, jeszcze wyższe. Tutaj zakładamy, że ktoś inwestuje przy pomocy ETF-u, więc koszt roczny za zarządzanie na poziomie 0,2% jest jak najbardziej realizowalny. I co się okazuje? Otóż na koncie bez kosztów mielibyśmy 4,5% więcej, czyli ten z pozoru niewielki koszt roczny 0,2% spowodował, że na tym rachunku bez kosztów mielibyśmy o 4,5% więcej kapitału. No właśnie, a to jest tylko i wyłącznie można by powiedzieć 0,2%. Tymczasem popatrzcie, co się dzieje, jak ten koszt jest wyższy. I na przykład wynosi 2-3%, to tutaj naprawdę wartość tego portfela na koniec jest o wiele, o wiele mniejsza. Wręcz może dochodzić do takich kuriozalnych sytuacji przy kosztach na poziomie 7-10%, a dla jasności, takie koszty były kiedyś w otwartych funduszach emerytalnych 7% i więcej to wyobraźcie sobie że to jest taki poziom kosztów który de facto jest wyższy niż to co portfel jest w stanie zarobić nominalnie na rynku. W efekcie dochodzi do takiej sytuacji że jak ktoś wpłacił 729 tysięcy dolarów w tym całym okresie za lata 1988 2022 do tego portfela to wyjąłby po tych 35 latach mniej niż włożył tylko dlatego że pożarte by to było przez koszty. To tak tylko mówię bardziej jako ciekawostkę, natomiast generalnie koszty za zarządzanie są bardzo no, tutaj poważnym problemem i warto, żeby były jak najniższe. No to teraz sobie przejdźmy do kosztów transakcyjnych, w tym prowizji maklerskich. Dosłownie kilkanaście dni temu zapytałem na Twitterze o taką sytuację, że ktoś inwestuje przez 35 lat, ma portfel 60 właśnie też złożony z trzech ETF-ów, czyli taką sytuację, jaką tutaj mam w tym wystąpieniu, no i ktoś ma kapitał startowy 10 tysięcy, dopłaca 12 tysięcy rocznie, plus inflacja i pytanie było takie, o ile więcej kapitału będzie na rachunku z prowizjami, gdzie są one na poziomie 0%, mówiąc krótko, nie ma żadnych prowizji maklerskich, względem rachunku, gdzie te prowizje Wynoszą 1%. Oczywiście nie ma już dzisiaj na szczęście takich brokerów, którzy każą sobie płacić 1%, więc jest to przerysowany przykład, ale celowo przerysowany. Otóż ludzie niejako z rozpędu słysząc, że te koszty trzeba obniżać. No, mają tutaj problem z rozróżnieniem pomiędzy kosztami za zarządzanie a kosztami na przykład prowizji maklerskich. I większość osób, 70 ponad procent, odpowiedziało, że na rachunku bez tych prowizji maklerskich będzie ponad 10% więcej kapitału. Tak naprawdę poprawną odpowiedź udzieliło zaledwie 6,5% osób, ponieważ w tym konkretnym przypadku te prowizje zjadłyby około nieco ponad 2% kapitału, czyli. Nie tak wiele, jak na taką ogromną wydawać by się mogło prowizję jednoprocentową. Tutaj przy kosztach transakcyjnych na poziomie 0,5% okazuje się, że nasz portfel względem takiego bez kosztów, no, gdybyśmy mieli taki portfel bez kosztów, no to mielibyśmy tam o 5,6% więcej, ale w tym są już koszty za zarządzanie czyli koszty transakcyjne zjadły około 1,1%. I tutaj widzimy, że dla różnych poziomów opłat, kosztów transakcyjnych, tak naprawdę, jeżeli te koszty nie przekraczają poziomu 1-2%, to oczywiście jak najlepiej jest płacić jak najniższe te koszty, ale to nie jest tak, jak z kosztami za zarządzanie, że tam naprawdę one bardzo mocno drenują ten portfel. Dla jasności, mówimy o portfelu pasywnym, który z natury jest leniwy, gdzie tych transakcji nie ma wiele. Gdybyśmy tutaj mówili o strategii jakiejś aktywnej, jeszcze do tego bardzo aktywnej, no to tutaj oczywiście koszty transakcyjne już mogą mieć bardzo duże znaczenie i tutaj walka o każdą dziesiątą procenta w kosztach transakcyjnych może mieć jak najbardziej bardzo duży sens. Więc, żeby była jasność, mówimy tutaj o portfelu pasywnym, który z natury jest dość leniwym portfelem. No i wreszcie koszty podatkowe. Jak to mówił Benjamin Franklin, tak naprawdę na tym świecie są tylko dwie rzeczy pewne: to jest śmierć i podatki. No i okazuje się, że tutaj, gdyby tak powiedzieć, że ten portfel nam przecieka w różnych punktach, a to z tytułu kosztów za zarządzanie, a to z tytułu kosztów transakcyjnych, to podatki, no tutaj najmocniej, że tak powiem, drenują ten portfel i względem takiego rachunku, gdzie nie mamy żadnych kosztów, no mielibyśmy tam ponad 19% więcej, gdyby przyrównać to do rachunku, gdzie musimy płacić koszty za zarządzanie, koszty transakcyjne i konto byłoby opodatkowane. Tak to wygląda. Jak widzimy, ten portfel, no niestety, po nałożeniu tych wszystkich kosztów jest znacząco niższy. No więc wyciągnijmy sobie pierwsze wnioski. Po pierwsze, największe wycieki w portfelu są powodowane kosztami za zarządzanie. I podatkami. Natomiast w pasywnym portfelu wpływ kosztów transakcyjnych, w tym prowizji maklerskich, nie jest tak duży, i o ile one nie przekraczają powiedzmy umownie 1-2%. To nie jest to jeszcze jakimś wielkim kłopotem. Jeżeli ktoś cierpi z powodu wyższych, zbyt dużych kosztów transakcyjnych, to tutaj można próbować ratować się w ten sposób, że na przykład uprosić należy portfel, zamiast mieć na przykład, nie wiem, 5-10 ETF-ów w tym portfelu, zredukować to do jednego, dwóch ETF-ów. To ułatwi nam zarządzanie takim portfelem i zredukujemy też koszty transakcyjne, bo warto pamiętać, że koszty transakcyjne, nawet jeżeli płacimy prowizję u maklera, dajmy na to na poziomie 0,2-0,3%, to mogą być też tak zwane minimalne koszty, że płacimy owszem 0,3% od kupna czy sprzedaży, ale nie mniej niż na przykład, nie wiem, 5 dolarów. Także jeżeli są z tym problemy jeżeli chodzi o koszty transakcyjne to warto tutaj upraszać taki portfel natomiast to nie jest wszystko obniżka kosztów za zarządzanie i prowizji maklerskich to absolutnie nie jest wszystko, co powinniśmy zrobić. I teraz parę słów o tak zwanym rebalancingu. Otóż, mając nawet portfel pasywny, musimy nim zarządzać. O ile nie jest to portfel już gotowy, uszyty, tak zwany multi-asset, albo portfel, że ktoś na przykład inwestuje tylko i wyłącznie 100% swojego kapitału na rynku akcji i kupuje to w formie jednego etf Ale jeżeli mamy co najmniej dwa etf -y na rachunku, no to tutaj, jak widzimy, mamy portfel 60 -40, i rynki nie są statyczne, tak? Zwykle akcje rosną szybciej od obligacji, no i w pewnym momencie może się zdarzyć, że te Akcje wagą w tym portfelu więcej niż 60%, które sobie przyjęliśmy, przyjęliśmy jako wagę modelową, a przyjęliśmy pewnie 60% z jakiegoś konkretnego powodu, bo nie chcieliśmy ponosić wyższego ryzyka, tak? że jednak nie chcieliśmy, żeby tym portfelem tak mocno bujało. Dlatego musimy zrobić tak zwany rebalancing i musimy nieco sprzedać tych akcji, żeby znów ważyły w portfelu 60% i dokupić obligacje. Natomiast to, w jaki sposób robimy ten rebalancing, ma bardzo duże znaczenie i to zarazem na rachunkach opodatkowanych i nieopodatkowanych. Tutaj mamy porównanie metod rebalansingu na rachunkach opodatkowanych i widzimy, że pierwszy rodzaj rebalansingu, tak zwany interwałowy, gdzie na przykład co miesiąc, co kwartał, czy co pół roku, czy co rok wchodzimy na rachunek i bez względu na to, jak ten portfel się odchyla od tych modelowych wag, to po prostu robimy ten rebalancing. Taka metoda rebalansingu jest najmniej efektywna i, jak widzimy tutaj ta kolumna rebalancing interwałowy daje najgorsze wyniki praktycznie w każdym przypadku poza tym comiesięcznym bo tutaj nieco on lepiej wypada od rebalansingu warunkowego i to jest drugi rodzaj rebalansingu który jest zwykle o wiele lepszy od tego prostego rebalansingu interwałowego bo tutaj też możemy co miesiąc, co kwartał, czy co jakąś inną jednostkę czasu wchodzić na rachunek i robić rebalancing, ale nawet nie tyle robić, co sprawdzać, czy zachodzi warunek do jego przeprowadzenia. I na przykład ten warunek może brzmieć w ten sposób, że jeżeli się odchyli waga o plus minus 20%, to wtedy dopiero robimy rebalancing. I wreszcie trzecia metoda rebalansingu ja tutaj nie będę wchodził w detale jest jeszcze lepsza i zwykle daje najlepsze wyniki to tutaj ona jest rozwinięciem tej drugiej warunkowej tyle że jeżeli warunek do rebalansingu zachodzi na przykład plus minus 30 odchyla się jakaś waga jak w tym konkretnym przypadku to my robimy rebalansing ale nie robimy go do wag modelowych ale pozwalamy pozostawić w portfelu plus minus 15% odchyłki tak zwany jest to wewnętrzny przedział a jak często dopłacać świeży kapitał do portfela? Zwłaszcza takie pytania się pojawiają, jak ktoś inwestuje nieco mniejsze kwoty i zastanawia się, czy lepiej jest dopłacać, dopłacać ten kapitał co miesiąc, co kwartał, co pół roku, co rok. Generalnie rynki przez większość czasu rosną, więc im szybciej, że tak powiem, zaangażujemy te środki, zaprzęgniemy je na rynek, tym lepiej, bo ten kapitał już pracuje, nie jest bezrobotny. Z drugiej strony musimy mieć na uwadze również koszty transakcyjne, koszty prowizji maklerskich. Dlatego też takim sweet spotem, można powiedzieć, jest dopłacanie prawdopodobnie dla większości, ale mówię prawdopodobnie, bo sytuacja każdego z Was, z was może być nieco inna co kwartał. Nie ma problemu, żebyśmy przez kwartał, mówiąc tak kolokwialnie, kisili sobie ten kapitał gdzieś na boku i raz na kwartał logowali się na rachunek i dopłacali. I wtedy względem takich dopłat co miesiąc nie jest to problem. Widzimy tutaj naprawdę nie jest to jakaś duża równica, 0,16%. Gdyby ktoś operował jeszcze mniejszym kapitałem, może robić to wręcz nawet co pół roku, a nawet co rok, przy czym tu już widać, że odchyłka względem takiego dopłacania co miesiąc jest całkiem spora, bo ponad 3%. Dla jasności podaje to dla tego konkretnego portfela. I oczywiście, gdyby tych ETF-ów było więcej, lub mniej, lub kapitał dopłat byłby inny. Tutaj są opisane poniżej tabelki wszystkie szczegóły, dla których ta symulacja była przeprowadzona. To może to wyglądać nieco inaczej. No to taki quiz sobie zróbmy. Mamy portfel A i portfel B i dwa portfele są identyczne. Mają strukturę 60-40, o której mówiłem na samym początku. Inwestujemy przez lata 1988-2022. Mamy tam 3 ETF-y, kapitał startowy 10 tysięcy. Dopłacamy co rok 12 tysięcy. Jest to konto opodatkowane w jednym i drugim przypadku w Polsce. Koszty transakcyjne to pół procenta. I jedyna różnica między portfelem A a portfelem B jest taka, że w portfelu A dopłacamy kapitał co miesiąc, a w tym drugim co kwartał. W pierwszym portfelu robimy też dopłaty w ten sposób, że tam staramy się tymi dopłatami robić rebalancing. Coś co bardzo często się pojawia jako porada, że rób dopłaty rebalancingiem, wtedy też będzie fajnie, bo będziesz unikał kosztów podatkowych. A w tym drugim przypadku wpłacamy tak jak wyglądają bieżące wagi. W tym momencie jak się logujemy na rachunek, załóżmy, że tam się wagi odchyliły, wynoszą 65 35, to w takich wagach robimy dopłaty. No i również rebalancing robimy w przypadku portfela A. Raz do roku zawsze bezwarunkowo, a w drugim przypadku robimy co kwartał, ale metodą właśnie inner rails, czyli do wewnętrznych przedziałów. No i jak myślicie, który portfel zwycięża? Wydawać by się mogło, że portfel A, ja już tutaj nieco podpowiedziałem, ale jednak okazuje się, że zwycięzcą jest portfel nie A, a portfel B. I to wygrywa aż o 14%, jeżeli chodzi o kwotę końcową. Także to jest bardzo duża różnica na plus, ale widzimy. Zapłacony podatek jest znacząco mniejszy, 45% niższy. Zapłacone prowizje 38% niższe. I również nie było tutaj to kosztem wyższego ryzyka, co pokazuje wskaźnik Sharpa. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że portfel B stosuje rebalancing warunkowy do wewnętrznych przedziałów, który jest o wiele bardziej efektywny podatkowo i kosztowo. A więc. No, nawet jeżeli płacimy te same na papierze podatki i te same, na przykład, prowizje, to jednak okazuje się, że sposób zarządzania portfelem ma również bardzo duże znaczenie. Podsumowanie zróbmy sobie. Otóż redukcja kosztów w portfelu pasywnym to jest najprostszy i najpewniejszy sposób na. Podkręcenie wyniku. Także nie warto tutaj starać się kontrolować rynku. Raczej kontrolujmy to, na co mamy wpływ, czyli mamy wpływ na to, jak my się zachowujemy, czyli naszą dyscyplinę. Mamy wpływ na to, jakie płacimy koszty, tak? Jaką metodą zarządzamy ten portfel. No i wreszcie mamy wpływ też na podatki. Oczywiście mówię tutaj o pewnym ograniczonym wpływie, no bo niestety podatki płacić trzeba, natomiast to, w jaki sposób my zarządzamy, to tutaj już od nas to zależy, jak my zarządzamy tym portfelem, a przy mądrzejszym zarządzaniu nawet prostym portfelem pasywnym można te podatki również redukować. Oczywiście zachęcam też do inwestowania poprzez konta IKX, czyli trzeci filar emerytalny, indywidualne konto emerytalne, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, ale tam również to, o czym dzisiaj mówiłem, ma za to zastosowanie. Kolejna kwestia, nie każdy rodzaj kosztów ma tak samo destrukcyjny wpływ na wyniki inwestycji. I jak już widzieliśmy, najbardziej w cudzysłowie zabójcze koszty to są koszty za zarządzanie i koszty podatkowe. Koszty transakcyjne w pasywnym portfelu nie są aż takim dużym źródłem wycieków, jak to można by powiedzieć. I jeżeli nie przekraczają jednego, dwóch procent, to nie jest to jakiś wielki problem. No i wreszcie, jeśli pasywny portfel składa się z co najmniej dwóch ETF-ów, to bardzo ważne jest to, w jaki sposób my zarządzamy tym. Portfelem, czyli chodzi tutaj o rebalancing, i to ma ogromny wpływ na redukcję kosztów i transakcyjnych i podatkowych. Dlatego też, jak już musimy robić rebalancing, to róbmy go. W sposób warunkowy. No a rezygnacja z rebalansingu nie jest żadnym rozwiązaniem dla jasności, bo jak ktoś wybrał sobie portfel 60-40, to nie po to, żeby na przykład 30 lat później przechodzić na emeryturę z portfelem, dajmy na to 90-10, bo akcje zaczęły dominować w tym portfelu i mamy wyższe ryzyko. Gdyby ktoś chciał portfel 90-10, to lepiej było, by go mieć już 30 lat wcześniej i przez te 30 lat byśmy mieli po prostu wyższy kapitał. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że podobało się. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do siebie na stronę systemtrader.pl. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Bye bye.